Usza Rutkowska, witam Państwa w poniedziałek 20 marca. Dzisiejsi solenizanci mają szczęście w życiu i w sprawach sercowych są dobrymi przywódcami oraz przyjaciółmi. Czas teraz rozpocząć horoskop dnia. Sprawdźmy, co nas dzisiaj czeka. Ryby. Zapowiada się dobry dla Was czas w sprawach sercowych. Staniecie się bardziej czułe i chętne do angażowania się we wszelkie związki. Cieszyć się będziecie ogólną sympatią. Nowe romanse będą szczęśliwe. Pojawi się też szansa na poprawę w finansach. Dbajcie właściwie o swoje zdrowie. Baranie. Dzień dostarczy Ci powodów do zadowolenia. Uda Ci się przeprowadzić pewne ważne dla Ciebie rozmowy i plany. W domu obejdzie się bez kłopotów. Dzień korzystny też w stosunkach z rodziną. Dobrym partnerem może być dla Ciebie byk. Pewne sprawy wymagają szybkich rozstrzygnięć. Przyda Ci się trochę lenistwa i zdrowy sen. Byku. Aura sprzyja Ci zacieśnianiu więzi rodzinnych. Romantyczne spotkania dostarczą Ci powodów do zadowolenia. Wenus pozwoli Ci spojrzeć na pewne sprawy z większym dystansem. Więcej uwagi poświęć teraz sprawom uczuciowym. Nie trać czasu na niepotrzebne zajęcia, które tylko eksploatują Twoją energię. Zadbaj o lepszą kondycję całego organizmu. Bliźnięta, odczujecie dziś przypływ dobrej energii i poprawę samopoczucia. Podróże i wszelkie spotkania towarzyskie sprawią Wam sporą przyjemność. Uczucia będą budziły się z wyjątkową łatwością. Osobisty urok zjedna Wam naprawdę wielu ludzi. Naprawcie wszystko to, co zepsułyście ostatnio, zwłaszcza w weekend. Ten dzień poświęćcie na bardziej aktywny wypoczynek. Raku. Księżyc sprzyja dziś dobrym kontaktom towarzyskim. Jakieś spotkanie z przyjaciółmi stworzy okazję do nawiązania nowych, bardzo wartościowych znajomości. I to one zajmą Ci dziś najwięcej czasu. Zaufaj głosowi serca. Wyciągnij wnioski ze starych błędów. Wykorzystaj ten dzień na odprężenie. Lwie. Zapowiadają się całkiem spore zmiany w Twoim dotychczasowym życiu. Na pierwszym miejscu wciąż jednak powinno być Twoje zdrowie. Musisz nabrać sił, by móc sprostać wyzwaniom, które przed Tobą teraz stoją. Patrz ufniej w przyszłość. Zorganizuj jakieś miłe spotkanie, a poczujesz się radosny i zrelaksowany. Panno. Dzień dość spokojny, ale mało aktywny. Wykorzystaj go na odpoczynek i drobne przyjemności. Wybierz się do kina lub spotkaj z kimś bliskim Twemu sercu. Podróż również może być całkiem przyjemna. Pamiętaj, że z czasem przyjaźń może przerodzić się w uczucie. Zadbaj o pomyślne zmiany w relacjach z innymi i nie nadużywaj lekarstw. Wago, a Ty będziesz dziś wyjątkowo towarzyskim nastroju. Szykuje Ci się ciekawy dzień. To dobry czas na odnowienie kontaktów z dawno niewidzianymi znajomymi. Spotkania będą miłe i dadzą Ci szansę na nowy, ciekawy związek. Przeżyjesz romantyczne chwile. Będziesz też w optymistycznym nastroju. Skorpionie. Wpływy kosmiczne nie wróżą dziś niepokojących wydarzeń. Wenus pozwoli Ci na bezproblemowe kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Energii nie masz jednak za wiele, dlatego musisz się trochę oszczędzać. Staraj się opanować wszystkie negatywne emocje. Unikaj wszelkiego ryzyka, zwłaszcza jeśli to dotyczy finansów, bo możesz naprawdę wiele stracić. Regeneruj swój organizm i więcej dbaj o swoje zdrowie. Strzelcu. Dzień nie zapowiada wielu niepokojących sytuacji. Nie warto więc zajmować się niczym ważnym. Powodów do radości
przysporzą ci bliscy. Jeśli jesteś samotny, nie odrzucaj zalotów. Na liście Amora twoje notowania teraz rosną. Kontakty towarzyskie przyniosą w końcu korzyści. Ale uważaj, bo jesteś teraz narażony na przeziębienia i choroby. Koziorożcu, sprawy sercowe nie pozwolą ci dziś o sobie zapomnieć. Nie zawracaj więc sobie głowy romansami, jeśli z nikim nie chcesz się wiązać na stałe. Dzięki temu unikniesz plotek i komentarzy na swój temat. Na przeszkodzie miłości mogą stanąć pewne zahamowania. Dzień odpowiedni za to dla spraw urzędowych. Dobrze ci zrobią aktywne ćwiczenia ruchowe. Wodniku, dzień zapowiada mniej kłopotów i nerwowych napięć. Sprawy zdrowotne mogą jednak wymagać większej twojej troski i uwagi. Twój organizm dość gwałtownie zaczyna potrzebować relaksów, ciszy i spokoju. Dbaj więcej o zgodę w rodzinie. Mogą cię teraz trapić różne wątpliwości. Pojawią się też kłopoty z sercem i krążeniem. Na tym kończymy nasz program. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.